Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy pani pije wino i pali cygara? No na pewno cygar nie palę. Nawet nie za bardzo przypadam za zapachem, bo jest bardzo uciążliwy, trujący. Znawcy też mówią, że się nie powinno łączyć wina z cygarami, bo wtedy cały aromat wina jest zupełnie niedostępny. Ale pytam o to nie dlatego, że to takie ważne, same palenie cygara szkodzi. W ogóle powinniśmy tak powiedzieć, że palenie jest niezdrowe. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie donosi, że nie wszyscy w Platformie Obywatelskiej tak uważają. Piotr Borys, Robert Tyszkiewicz i Mariusz Witczak, czyli najbliższe otoczenie, tak, przewodniczącego Schetyny. Oni popalają cygara, piją wina, ale nie to jest najważniejsze, tylko że to oni odpowiadali za kampanię wyborczą. Prawda to? Na pewno jako osoby najbliższe w otoczeniu przewodniczącego miały wpływ na kampanię i na pewno duży wpływ. I za to powinniśmy rozmawiać, ale o tym powinniśmy rozmawiać wewnątrz partii, na zarządzie, na klubie. I taka dyskusja musi się odbyć. No to dlaczego w takim razie nie powinniśmy rozmawiać o odpowiedzialności szefa sztabu, którym był Krzysztof Brejza, sekretarza, którym był Adam Szłapka, członków innych pozostałych członków sztabu? Czyżby dlatego, że jak pisze Wyborcza, Brejza wiedział, że sztab jest udawany, a on malowany? Znaczy ja nie chcę na ten temat i nie będę tutaj na ten temat rozmawiała, ale wiem, że będziemy na ten temat na najbliższym zarządzie rozmawiać, żeby wyciągnąć wnioski, co było źle zrobione w tej kampanii. Bo było wiele rzeczy zrobionych dobrze, ale też było wiele rzeczy zrobionych źle. I na ten temat trzeba porozmawiać. Po pierwsze na przyszłość, żeby wyciągnąć wnioski i więcej takich błędów nie robić, a po drugie, że myślimy o przyszłości i trzeba tak skonstruować funkcjonowanie partii, żeby to dobrze działało. Pani marszałek, pani była twarzą tej kampanii. Czy pani się czuje odpowiedzialna za wynik Koalicji Obywatelskiej? W jakiś sposób tak, ale też mam takie poczucie, że to, że pojawiłam się w tej kampanii, no, dało ludziom taką nadzieję, że jest szansa, że może uda się zrobić to, że PiS nie będzie rządził samodzielnie. Zresztą mój wynik, za co chciałam bardzo podziękować wszystkim głosującym za granicą, bo ja sama wygrałam z Prawem i Sprawiedliwością, a do tego, jeżeli dodamy głosy innych kandydatów na liście warszawskiej, czyli ludzie stwierdzili, że warto mi zaufać i ten wynik podniosłam. Na pewno nie jest to taki wynik, jakbym chciała, żeby miała koalicja, ale ja mogę powiedzieć, że mam poczucie, że dla wielu ludzi to było ważne, że jestem liderem tej listy. No dobrze, pani była liderem i w Warszawie zrobiła pani świetny wynik. Ale też mam wrażenie, że pomogła moim kolegom w kraju. No ale ten wynik ostateczny okazał się być dla was jednak porażką. W gruncie rzeczy jesteście jedyną startującą partią, którą można powiedzieć, że poniosła porażkę. 27,4%. To jest jednak sporo mniej w punktach procentowych niż miała Platforma i Nowoczesna 4 lata temu. Ale opozycyjne partie wzięły jednak prawie 1 milion osób więcej zagłosowało. I pani to się cieszy, że dobry wynik miała Lewica i PSL? Ja się cieszę, że obudziło się spokój. Mieliście dobry wynik. Wolałabym mieć większy wynik i miałam nadzieję, że będzie tak, że nasz wynik i wynik innych partii opozycyjnych pozwoli, że PiS nie będzie... I na to liczyłam i miałam taką nadzieję, że tak będzie, że PiS nie będzie mógł samodzielnie stworzyć rządu. No ale może samodzielnie stworzyć rząd. A co do pani, to wypowiedziała się na pani temat również posłanka, później europosłanka Platformy Obywatelskiej, pani Julia Pitera, która powiedziała, że, cytuję, więc proszę wybaczyć, Małgorzata Kidawa-Błońska jest figurantem, boi się rozmowy z innymi politykami. Dawno nie rozmawiałam z Julią Piterą. Może gdybyśmy rozmawiały częściej, to by wiedziała, że się rozmów nie boję. A ci, co mnie znają, wiedzą, że rozmawiam, przedstawiam swoje zdanie i zawsze robię to, do czego jestem przekonana. Ale może pani po prostu, może Schetyna po prostu panią wykorzystał. Niech pani zwróci uwagę nawet na taki drobiazg, który bardzo znaczący. Po wyborach, wieczór wyborczy, kto wychodzi jako pierwszy zabrać głos? No, szef partii. Szef partii, a nie osoba, o której mówiono, że będzie naszym kandydatem na premiera. Nie twarz tej kampanii. Szef partii bardzo dobrze powinien wyjść i powiedzieć... Nie pani. Ja z tym nie mam problemu, naprawdę. Wychodzenie to kto może pierwszy. Rzeczywiście coś w tym jest na rzeczy. Może nie tak niegrzecznie, ale może należałoby postawić pytanie o pani samodzielność. Pan mnie zna, inni mnie znają i wiedzą, że jestem osobą samodzielną. Oczywiście zawsze można komuś przyszywać łatkę, ale ja się odpowiedzi na to pytanie, bo nigdy nie zrobiłam czegoś, do czego nie byłam przekonana i nie zrobię i każdemu powiem w oczy to, co myślę. Także jeżeli Julia chce ze mną porozmawiać, zapraszam na rozmowę. Pani Julio, czuję się pani zaproszona, mam nadzieję. Ja chciałbym spytać, czy gdyby dzisiaj były wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to pani wystartowałaby w nich?
chciałabym dzisiaj, co jest dla mnie najważniejsze, bo wybór szefa partii, zmiana funkcjonowania partii jest koniecznością i to musi nastąpić. Ale to jest trzeci krok, bo pierwszy, najważniejszy, tu i teraz, to jest Senat i Sejm. I nasz klub, bo od tego, jak będzie ułożony nasz klub, jak będziemy, ułożymy sobie i podzielimy zadania, będzie zależała przyszłość partii, ponieważ nasz klub parlamentarny jest tą największą siłą, która ma wpływ na działanie całej partii. Zaraz panią spytam o klub. I to jest najważniejsze. Jeżeli będą wybory na szefa partii, ja taką decyzję może rozważę, może nie. Nie jest to moje marzenie. To nie jest moje marzenie. Pani za każdym razem odpowiada inaczej. Nie, zastanawiam się, ale może... Czas, nigdy nie powiedziałam, że będę kandydować, ale mówię... Ale też nigdy pani nie powiedziała, że nie będzie. No, dlatego mówię. Zobaczy, jak się ułoży klub, zobaczy, jak się ułoży Senat. Zobaczy, czy mam szansę wygrać, bo nie będę taka głupia, żeby startować, jak mam przegrać, tak? Nikt nie lubi startować, jak mam przegrać. To jest chyba naturalne. Ważna jest walka, żeby walczyć, ale... Nie, naprawdę. Proszę, my za dużo teraz rozmawiamy. Nie, ale to proszę o jednoznaczną odpowiedź i krótką. W polityce nie ma jednoznacznych odpowiedzi, sam pan o tym mówił. A po drugie, ja mówię, co jest dla mnie najważniejsze tu i teraz. I wszystko zależy od tego, jak te dwie sprawy się ułożą. No dobrze, to jest najważniejsze. Skoro tak, to kto powinien być szefem klubu, pani zdaniem? Na pewno jest kilka osób, o których myślę. Na przykład? Jest kilka osób, o których myślę. Czy Borys Budka jest jedną z tych osób? Jest kilka osób, o których myślę, ale powiem, jakie musi cechy mieć ta osoba. Po pierwsze, na pewno musi mieć doświadczenie, bo słyszę czasami, że ktoś kompletnie nowy może być szefem klubu. Na pewno potencjał takich osób można w pracach klubu wykorzystać, ale tutaj trzeba mieć i doświadczenie legislacyjne, znać ludzi, znać problematykę, bo to nie jest tylko funkcja polityczna, bardzo ważna, ale także... Wszyscy kandydaci się zgadzają. No, Borys Budka ma doświadczenie, był ministrem, był parlamentarzystą. Joanna Mucha to samo. Nawet Bogdan Zdrojewski. Ale to nie jest też jedna osoba. Ta osoba musi zaprezentować zespół, z którym chce pracować. I na tym będziemy rozmawiać na naszym klubie i na pewno to będzie nowa jakość. Czy pani... Nowa jakość, czyli to będzie ktoś nowy. To wiemy, że to będzie ktoś nowy, bo na pewno nie będzie ten Sławomir Neumann. Ale pan mówi o szefie klubu, a ja mówię o całym ułożeniu tego, jak ten klub. Przecież to jest przecież w tym naszym klubie. W tej chwili zmienia się sytuacja. Mamy przedstawiciela Nowoczesnej, mamy przedstawiciela inicjatywy Barbary Nowackiej i mamy Zielonych, więc ten nasz klub już nie będzie taki tylko platformerski, musi być bardziej pytanie poszerzone. W naszej radiowej części rozmowy. Czy pani nadal będzie wicemarszałkiem Sejmu? To także decyzja moich kolegów. Klub się jeszcze nie zebrał. Czy pani gotowa jest podjąć się tej funkcji? Tak, bo uważam, że mam doświadczenie w Sejmie. Cenię Sejm i... Cenię Sejm. Jest ktoś, proszę państwa, w Polsce, kto ceni Sejm? Bo Sejm to jest w Sejmie naprawdę wspaniałą instytucją, czasami psutą przez ludzi, którzy zapominają, na czym polega demokracja. RMF24.pl, Interia.pl. Ja mam jeszcze mnóstwo pytań, więc proszę zostańcie państwo z nami. A słuchaczom radia serdecznie dziękujemy i życzymy miłego dnia. Ja mam jeszcze mnóstwo pytań i jedno z tych pytań już teraz. Zostawmy teraz w takim razie te rozważania o to, kto będzie szefem klubu, bo nie chce mi na to pytanie odpowiedzieć. Kto pani zdaniem powinien być szefem klubu? Ten, kto wygra w demokratycznych wyborach w naszym klubie. A kto powinien być? Mówię, jakich cech oczekuję od osoby, ale dla mnie najważniejsze jest także, że te osoby, które pretendują do tej funkcji, chciałabym, żeby przedstawił, jak wyobrażają sobie funkcjonowanie naszego klubu i kogo widzą w tych najbliższych latach. To jest bardzo ważne, z kogo stworzą zespół, jacy to będą ludzie, bo jedna osoba, świetnie, ale polityka, o czym mówię zawsze, to jest gra zespołowa. A kto powinien być marszałkiem Senatu? Na pewno... Westchnęła pani. Nie, dlatego, że powiem, to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego, że mamy 51 potencjalnych kandydatów na marszałka Senatu, bo każda z tych osób czuje się wyjątkowa i każda z tych osób jest wyjątkowa, bo rzeczywiście siła Senatu opozycyjnego, że to są osoby wyjątkowe. No dobrze, a do puenty? To Senat, ponieważ mamy i przedstawicieli PSL-u i Lewicy, muszą się spotkać razem i ustalić. Puenty nie będzie, sami dlatego, państwo że widzą. Tak naprawdę zależy to od przedstawicieli PSL-u i Lewicy. Oni muszą się zgodzić na naszego kandydata. Jak się uprą, to nie będzie nic z tego, tak? Dlatego dzisiaj nie chcę o tych nazwiskach mówić. Zresztą oni powinni sami się ze sobą spotkać i spotykają się. I mam nadzieję, że świadomi tego, jaką rolę będzie miał Senat, wybiorą dobre prezydium Senatu. Pani marszałek, czy Grzegorz Schetyna powinien przeprosić za wpis, który pojawił się na Twitterze, że dzisiaj 35. rocznica śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i druga rocznica śmierci Piotra Szczęsnego, szarego człowieka. Obaj starali się poruszać nasze sumienia w czasach ciężkich.
Wiele osób czuło się zbulwersowane zestawieniem. Może niezręcznością było połączenie tych dwóch tweetów. Może trzeba było zrobić to oddzielnie. Nie zakładam tutaj złej woli Grzegorza Schetyny. No rzeczywiście dla wielu osób połączenie błogosławionego. Może wkrótce świętego z szarym, tak zwanym szarym człowiekiem. Dla wielu osób mogło być to w jakiś sposób ich dotykać, ale wydaje mi się, że to jest raczej niezręczność, bo obie śmierci były dramatyczne. Abstrahując od tego, że jest tu też błąd faktyczny. Piotr Szczęsny nie zmarł. Ja bym 19. tych dwóch osób w jednym materiale nie mieścił. A kto to w ogóle napisał? Bo no pojawiła się na Twitterze informacja, że konto Grzegorza Schetyny twitterowe prowadzi Marcin Posacki. Nie wiem, to już jest pytanie. Ja nie obecnie wiem, kto senator prowadzi. Marcin Posacki. Nie wiem, kto prowadzi. Ja rozumiem, że każdy odpowiada za wpisy na własnym twicie. Czyli pani by tego nie napisała? Nie połączyłabym tych dwóch postów. Poza tym pamiętałabym też, że data śmierci była 10 dni później. To prawda. No, pani by to pamiętała, ktoś nie pamiętał, ale myślę, że nie data śmierci Piotra Szczęsnego. Nie, problem jest połączenie tych, ale mówię, dla wielu osób jest to bulwersujące, dla wielu osób nie, a zawsze polityk powinien dbać o to, żeby nie pobudzać takich negatywnych emocji. Pani marszałek, przed wyborami, pani nie przyszła do nas przed wyborami. Ale sam pan wie, dlatego, że jeździłam busem po całej... Nigdy nie było, że nie chciałam do nas przyjść i proszę takich tekstów dla słuchaczy nie mówić. Zawsze z przyjemnością przychodzę do tego studia i na rozmowy do pana, ale też gdyby pan spojrzał mój kalendarz, gdzie ja jeździłam i gdzie byłam, powiem tak, nie macie studia wyjazdowego. Chyba, żeby pan pojechał ze mną w trasę. Ja z panią pojadę nawet na koniec świata. No i wtedy możemy dyskutować w czasie kampanii. Nie wiem, co na to moja żona i pani mąż, ale jakoś podejrzewam, że na jedną rozmowę się zgodzę. Pani marszałek, dobrze, ja już nie wspomnę o tym, że wybrała pani innych, bo jak każdy mężczyzna w tej sytuacji czuje się oczywiście urażony, ale... Skoro pani nie przyszła do nas i nie skorzystała z tej okazji, by mieć te 30 sekund, by przekonać ludzi do siebie, to ja mam dla pani inną propozycję. Zupełnie poważnie, niech pani teraz wytłumaczy mojemu młodemu słuchaczowi, naszym młodym słuchaczom, którzy zastanawiają się, po co w ogóle jest Platforma. Oni wiedzą, po co jest PiS i do czego mniej więcej służy. Oni wiedzą, po co jest Lewica. Wiedzą nawet, po co jest Konfederacja. Ale po co jest Platforma? Po co im ona? Co ona w zasadzie ma reprezentować? Jakie to zwierzę? Myślę, że wielu z nich nie wie. Ale wielu już wie. Dobrze, to teraz tu jest kamera. 30 sekund, w czasie których ja się nie odzywam, a pani niech przekona naszych młodych słuchaczy, że Platforma ma sens. Tak, Platforma ma sens i jest formacją bardzo potrzebną, bo jeżeli chcemy, żeby Polska była krajem demokratycznym, wolnym, gdzie ludzie mogą realizować swoje marzenia, że państwo będzie im pomagało realizować te marzenia, że żadne ugrupowanie polityczne nie będzie narzucało nam, jak mają żyć, to Platforma jest taką formacją, która daje szansę wszystkim realizować to, o czym marzą, co chcą osiągnąć i stoi na straży i prawa, i wolności obywatelskich. I chciałam jeszcze dodać, że z tą młodzieżą nie jest tak źle. Przed wyborami były prawybory w wielu szkołach. I ta Platforma wśród młodych ludzi znowu zaczyna wygrywać. Kiedyś tak nie było. Znowu tak się stało. Nie wiem, w jakich szkołach pani sprawdzała te wyniki, ale zostawmy to. Ale proszę sprawdzić, bo jest nieźle. A propos młodych ludzi. Zmieniło się. A propos młodych ludzi. Nie wiem, jak tam moi młodzi wydawcy i realizatorzy, czy oni zostali przekonani, ale mam inne pytanie. A Platforma, pani zdaniem, powinna poprzeć legalizację marihuany? Marihuana lecznicza została wprowadzona. Nie wiem. Po prostu powiem panu, że nie wiem. Ja jestem przeciwko, jak pan wie, i paleniu papierosów, i cygar, i wszystkich innych używek. To jest moje stanowisko. Nie znam się, nie jestem ekspertem w tej sprawie. Czy pani paliła kiedykolwiek marihuanę? Nie. Nie, nie paliłam. Nie paliłam marihuany, nie paliłam papierosów, nie paliłam cygar. No dobra, a co z legalizacją marihuany niemedycznej, takiej, nazwijmy ją, rozrywkowej? W wielu krajach europejskich, światowych, daje się zgody na palenie, żeby podobno mniej uzależnia niż papierosy i alkohol i ma mniejsze negatywne skutki. Nie wiem, wolałabym się oprzeć tutaj na gruntowne informacje medyczne. Po prostu nie wiem. Boję się kolejnej używki, która może ludziom szkodzić. Papierosy też miały być nieszkodliwe, a są szkodliwe. Ale są różne teorie na ten temat, a kraje europejskie wprowadzają. Czechy zgodziły się na to. W
wielu krajach, nawet w wielu stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie wiem, czy to właściwy czas, ale ja jeszcze wrócę do pytania o politykę. Na koniec Bogdan Zdrojewski, który chyba jako pierwszy zaczął kontestować przywództwo Grzegorza Schetyny w Platformie, mówi, że wybory na szefa Platformy powinny odbyć się wcześniej niż w styczniu przyszłego roku. One pewnie odbędą się wcześniej, dlatego że u nas jesteśmy najbardziej demokratyczną partią. Nasz raz, że trwa kampania wyborcza i wszyscy kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o te funkcje, no muszą kampanię w terenie przeprowadzić, więc nie można tego zrobić w ciągu tygodnia. No muszą mieć czas, żeby objechać całą Polskę. I wszyscy, każdy członek Platformy korespondencyjnie albo internetowo głosuje na szefa partii, więc to też trzeba przygotować. Więc nie da się tych wyborów zrobić w ciągu 2 tygodni. Jak się szybko zapiszę, to też będę mógł głosować? Tak szybko nie. Muszę pana przyjąć, musi pan zapłacić składki. No ale wszystko przed panem. Dobra, zapraszam. Ja nieduże składki, może pan zagłosować. To ja się zastanowię jeszcze. Ale to potrzeba czasu. Ja sądzę, że rzeczywiście do końca roku moglibyśmy tę sprawę rozwiązać. Ale mojego członkostwa czy wyboru przewodniczącego? Wyboru pana członkostwa. Musi pan znaleźć koło, które pana przyjmie. Ale to jest naprawdę bardzo przyjemna procedura, także serdecznie zapraszam. Ja proszę do Koła Młodych, bo jestem w końcu przewodniczącym Koła Młodych PSL Warszawa Mokotów. No proszę. A myśli, jak można mieć 2 obywatelstwa, to można być w 2 partiach. No, czasem serce człowieka jest podzielne, prawda? Tak, ja mam wiele komór serca. W jednej komorze mam PSL. Ale wie pan co najważniejsze, że jest pan cały czas w Kole Młodych i to mi się bardzo podoba. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Zapraszam do Koła Młodych. Wszystkich państwa kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia.